Halo, dzień dobry, moja droga załogo. Dobra, mamy to. Cześć, cześć, kochani. Dobra. Okej, let's go. Dobra. Witam Was ciepło i serdecznie, moją drogą załogę. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest podcast Fitness Zapracowanych Kobiet. 167 odcinek. No dzień dobry, moja droga załogo. Jak miło Was tutaj widzieć wszystkich. Więc tak, dzisiaj podcast będzie bardzo szybko, sprawnie i będzie trochę inny, jako że mam dzisiaj naprawdę niewiele czasu i potrzebujemy po prostu zrobić raz, dwa, trzy najważniejsze rzeczy. Więc ślicznie dziękuję. Nie mogę nic mówić o tym, więc nie będę Wam się nad tym tematem, Kasiu, jakby rozwodzić, tylko szybciutko powiem o to, co chciałam dzisiaj Wam powiedzieć. Więc, kochana załogo, jako że to jest podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet, 160 już siódmy odcinek, to wszystkie podcasty wcześniejsze można sobie posłuchać na Spotify, Apple Podcast, czy też na większość z nich też na moim YouTubie, więc tam są głównie tematy związane właśnie z odchudzaniem, z treningiem, z rozwojem, z czytaniem, bo to są te tematy, które ja uwielbiam, więc te wszystkie tematy można sobie posłuchać, wrócić do tych odcinków i tam naprawdę dostajecie dużo dobrej wartości. Więc bardzo Was do tego zachęcam, ale przez to, że właśnie jest nas tutaj coraz więcej, to chcę Wam dzisiaj trochę więcej opowiedzieć o sobie, żebyśmy były w stanie przede wszystkim się bardziej zaprzyjaźnić, stworzyć sobie jakąś fajną więź między nami i kochana załogo, to dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Ja z Wami rozmawiam na co dzień, jeżeli chodzi o wiadomości, to właśnie głównie na Instagramie, na Facebooku również, ale głównie na Instagramie rozmawiamy, więc też możesz śmiało czy to napisać tutaj w komentarzu, czym się zajmujesz, witam, czym się zajmujesz i z kim jesteś, także skąd jesteś i czym się zajmujesz, przepraszam, nie jest to moją sprawą, z kim jesteś, nie będę się w takie rzeczy wtrącać, naprawdę nie moja to jest sprawa, więc dajcie mi znać i z przyjemnością poczytam od Was wiadomości, a dzisiaj chcę, witam, to jest moja załoga, jestem dzisiaj po trzech treningach już, gdzie właśnie moje tutaj klientki są na żywo, więc bardzo się cieszę, że jesteście i dzisiaj Wam trochę o sobie opowiem. I paradoksalnie pierwsza z rzeczy, których prawdopodobnie o mnie nie wiecie, to jest to, że ja uważam się, że jestem osobą, która ma bardzo mocne tendencje introwertyczne. Właśnie pokażę Wam, bo też Darii pokazywałam dzisiaj, jest książka, którą czytam, Ciszej proszę, czyli Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać, Susan Klein. I to jest właśnie też o mnie. Czyli ja, to może być dla Was, dziękuję, to może być dla Was jakby mylne, że ja jakby widzicie mnie tutaj, ja tutaj z dobrą energią przychodzę, mówię do Was codziennie, natomiast jak najbardziej ja jestem introwertyczką. Ja na przykład po dniu, w którym spędzam z ludźmi dzień, to ja potrzebuję po prostu w ciszy i spokoju spędzić resztę dnia. Nie, po jakichś tam godzinach, na przykład, gdzie mam dużo pracy i dużo spotkań z ludźmi, to później po prostu las to mnie ratuje, albo po prostu w ciszy i spokoju z Jarką i z psiurami po prostu spokojny wieczór. To jest po prostu coś, co uwielbiam. I ja właśnie jako dziecko to byłam bardzo osobą, która była bardzo w sobie skryta, która bardzo rzadko po prostu się gdziekolwiek, wiecie, pojawiała. Tylko doszło do takiego momentu, ja już byłam wtedy dorosła, czyli miałam ponad 25 lat, jak robiłam studia podyplomowe. I tam miałam na zakończenie studiów podyplomowych na AWF-ie, mieliśmy przygotować takie przedstawienie i ja się pierwsza sama zgłosiłam, bo nikt inny nie chciał z grupy. Było tam ponad 30 dziewczyn w tej grupie, nikt inny nie chciał i ja się zgłosiłam, że ja będę konferansjerką, bo ja już wiedziałam, że ja mam duże cele do spełnienia i wiedziałam też, że po prostu nie będę w stanie zrobić tego inaczej, niż po prostu wyjść trochę z tej mojej tendencji introwertycznej. Więc ja się zgłosiłam jako pierwsza właśnie do tego, żeby poprowadzić to wystąpienie jakby kończące nasze studia podyplomowe. I od tamtej pory mówię, że nie jestem introwertyczką, ale jestem osobą, która ma tendencje introwertyczne, bardzo mocne i bardzo wyraźne. Jeżeli chodzi o moich przyjaciół, to ja mam dosłownie 5 osób, które znam, kocham już od lat i po prostu nie jestem bardzo towarzyską osobą i to są bardzo takie selektywnie wybrane osoby.
Więc jak najbardziej ja się uważam, że jestem osobą introwertyczną. I dajcie mi znać w komentarzu, co ty myślisz o sobie. Czy ty jesteś właśnie osobą, która ma bardziej takie tendencje introwertyczne czy ekstrawertyczne? Czy lubisz, jak są ludzie, jak jest szum, jak się dużo dzieje? Dajcie znać w komentarzu. Drugą z rzeczy, o których możecie o mnie nie wiedzieć, to jest to, że uwielbiam moje dwa psiaki. Że jeżeli macie, byście mnie chciały zapytać, czy jestem bardziej psiarą czy kociarą, to jestem psiarą. Uwielbiam psy. I oba psiaki są właśnie poschroniskowe, są takie no, przekochane, Nula i Prada, więc to są moje takie futrzaste dzieci. Jeszcze nie mamy dzieci, więc jak kiedyś się zdecydujemy, to na pewno będzie super. Natomiast na ten czas to psiaki są po prostu naszymi futrzastymi dzieciakami. I uwielbiam po prostu je. Psy potwierdzają. No właśnie, tutaj Jarka pisze, że psy potwierdzają. To są po prostu takie istoty, które tak jak wczoraj. Prada obudziła mnie o 1:30, więc Prada jest po chorobie. W zeszłym roku zżarła trutkę, jak byłyśmy w lesie. I ledwo udało nam się ją odratować. To naprawdę z takiego sprawnego, 21-kilogramowego pieska, który jest w typie wyżła, który po prostu biega, ma tyle energii jak szalona, to ona ledwo przeżyła, ważąc te 16 kg, nie? I teraz krok po kroku staramy się po prostu, trzeba ją wyprowadzać 6 razy dziennie, karmić, gotować jedzenie. I jest dużo jakby przy niej takich rzeczy właśnie do zrobienia, no ale jest po prostu przekochanym psiakiem, no i ona właśnie w momencie, jak mnie obudzi o tej godzinie nawet 1:30, czy później o godzinie 5, jak wstaje, no to nie ma gadania, po prostu wychodzę, wypuszczam ją, załatwia się, wracamy do domu i po prostu idę dalej spać, nie? To jest po prostu przekochana. To jest przekochana istota, tak samo jak Nula. Obie są po prostu cudowne. I uwielbiam psiaki, nie? To jest to. Trzecia z rzeczy to jest to, że jeżeli ktoś na przykład, jeżeli ktoś miałby na przykład, chciałby mnie zaprosić na imprezę, a miałabym spędzić wieczór z książkami, to ja wybieram książki, nie? To już naprawdę musiałoby być tak, że byłaby to taka rzecz, jakby, która na kogoś fajnie, jakby, nie wiem, coś musiało być wyjątkowego, żebym ja się bardziej zdecydowała na to, żeby pójść na imprezę, aniżeli po prostu poczytać książki. Więc ta trzecia rzecz to jest to, że po prostu uwielbiam czytać, nie? I to jest rzecz, pewnie wiecie o tym, bo ja też jeden raz w tygodniu robię podcast o książkach, no ale no, no nie szłoby po prostu o tym nie powiedzieć, nie? Więc to jest ta trzecia z rzeczy. Czwarta z rzeczy to jest to, że ja regularnie, codziennie, teraz codziennie trenuję. To dosłownie zdarza się, że jeden raz, rzadko kiedy nie, ale że codziennie trenuję i to jest, zaczęłam trening, jak miałam 15 lat, gdy byłam w liceum i teraz mając 37, już 38 rok mi idzie, to jest właśnie taki nawyk, który ja robię codziennie, który po prostu uwielbiam. Ja sobie nie wyobrażam mojego życia, jak ja miałabym nie ćwiczyć. To chyba byłabym gorszym człowiekiem, bo ja jestem nerwowa, jestem właśnie taką osobą, która po pierwsze właśnie jestem, to zaraz Wam też opowiem, ale właśnie treningi pomagają mi w tym, żeby się ugruntować, żeby być zdrowa, żeby mieć dużo energii na co dzień, żeby czuć się w moim ciele lepiej, to treningi były taką rzeczą, która pomogła mi właśnie po raz pierwszy przestać odczuwać wstyd właśnie za to, jak wyglądam i kim jestem, a zacząć właśnie czuć się dobrze w moim ciele. Ja tego nigdy w życiu nie opuszczę, nie? Ja nigdy po prostu nie odrzucę tych treningów, ja będę się ruszać, ćwiczyć w różnorodnych formach. Czyli od momentu, gdy zaczęłam ćwiczyć, to najpierw była siłownia, później capoeira, później jeszcze taniec, były w międzyczasie jeszcze różne rzeczy. Teraz uwielbiam i trenuję na co dzień z ketlami, z maczugami, robię jogę i roluję się, ale to jest codzienny ruch, więc to jest taka czwarta z rzeczy, to jest od 15 roku życia ja codziennie trenuję. Z mniejszym jakby bywają nieraz takie momenty, że faktycznie, nie wiem, tydzień nie jestem w stanie, ale to już bardziej jakaś choroba, aniżeli troszkę się zamyliłam. Czyli jakby to jest to, że patrząc przez ten powiedzmy 20 kilka lat, 20 już 2 lata, to ja po prostu codziennie trenuję, nie?
I na zdrówko. Kolejna z rzeczy to jest to, że nie. Dobra, że nie. Oglądam właściwie telewizję już z 5 lat, co na pewno. Czyli mamy jak najbardziej, jest telewizor tutaj, wisi nad komputerem, nad moim biurkiem, natomiast bardzo rzadko jest on włączany. Co nie oznacza, że nieraz nie oglądamy Netflixa czy tam jakichś innych rzeczy, natomiast telewizję, czyli to, że ktoś mi coś puszcza i jakby mówi, pokazuje, że ja mam to czytać, czy tam jakby ja mam to oglądać, to nie jest coś, co ja robię. Czyli ja po prostu zawsze bardzo uważam na to, co wpuszczam do mojej głowy i do mojego życia. Więc na pewno telewizję, czy nawet rozmawiając nieraz z osobami, które pracują w telewizji, czy nawet mają bliski kontakt z informacjami, czyli właśnie tam fakty, wiadomości, inne tego typu programy, które pamiętam z nazwy, to te osoby też mi mówią, żeby tego nie oglądać, nie? I wiem czemu. Znam całkowicie właśnie sposób, w jaki te clickbaitowe informacje są podawane, więc po prostu przez to mam coś, co nazywam dietą ubogą informacyjną, czyli po prostu nie wpuszczam do mojego życia, do mojej głowy informacji, treści, które po prostu uważam, że będą miały na mnie zły wpływ. Dobra. Kolejna z rzeczy to jest to, że czasami jakby, że wypijam codziennie rzeczy, które mi dają więcej energii. Czyli wypijam codziennie, zazwyczaj jest to około 4 litry wody. Dalej, wypijam jeszcze w międzyczasie kawę. Nieraz wypijam yerba mate, nieraz wypijam też jakiś energetyk, który nie zawiera cukru, więc wypijam duże ilości wody i zazwyczaj są to rzeczy, które nie zawierają w sobie żadnego cukru. Więc jak mnie pytacie nieraz, skąd ja biorę tyle energii, no to biorę jak najbardziej, bo jestem dobrze nawodniona, ale też wypijam, teraz właśnie wypijam taki, to jest energetyk, który jest takim, ma nowy smak, jest bez cukru, no i wypijam sporadycznie takie rzeczy, ale bardzo, bardzo lubię i dbam mocno o to właśnie, żeby nie wtłaczać w siebie dużej ilości cukru, czy w ogóle cukru nie dodaję do żadnych rzeczy. Kolejne z rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć, które możecie o mnie nie wiedzieć, to jest to, że pracuję teraz nad książka to jeszcze jest jakby trochę, myślę, że do końca roku uda mi się to zrobić, bo tak mam to zaplanowane, ale pracuję nad takimi właściwie projektem, który jeszcze nigdy w życiu, projektem, który jest premierowym. Czyli to jest kurs, to jest program, który będzie trwał miesiąc i który jest programem o skuteczności osobistej. I dajcie mi znać w komentarzu, bo też po to też jest ten podcast, żeby tutaj trochę porozmawiać. Czy właśnie skuteczność osobista jest rzeczą, którą chcesz po prostu poprawić u siebie w życiu? Czyli nie będzie to tylko i wyłącznie kwestia właśnie diety, kwestia treningu, tylko skuteczność osobista, którą przekładamy na wszystkie inne rzeczy. To jest to, że umiemy właśnie, umiemy dobrze zarządzać sobą w czasie, że konsekwentnie robimy te wszystkie rzeczy, które są konieczne do tego, żeby osiągnąć kolejny z celi. Więc to jest właśnie takim moim wielkim konikiem. Nie tylko i wyłącznie właśnie bycie fit i prowadzenie moich klientek, moich podopiecznych, ale właśnie to tak zwana skuteczność osobista. Więc będzie taka nowa, dodatkowa rzecz, która będzie też dla Was dostępna, więc skuteczność osobista. To jest właśnie ta rzecz, z której ja czuję się coraz lepsza i której chcę więcej Wam tutaj w treściach, które w podcaście znajdujecie na YouTubie, na wszystkich innych platformach, to będzie tego zdecydowanie więcej. To jest taki przełomowy dla mnie rok, bo właśnie nad tym też pracuję. To jest właściwie to. No, powiem Wam jeszcze jedną z takich rzeczy, to jest to, bo dostaję też wiadomości często i to może być dla Was śmieszne, dla mnie też jest, ale to jest to, że mam już dziewczynę i nie szukam nowej, nie? To Wam chciałam powiedzieć. Jarka się na pewno uśmiecha teraz, bo ogląda właśnie podcast, jest w pokoju obok, więc na pewno się uśmiecha, no ale chciałam to też powiedzieć, nie? Czyli właśnie to, że
się zaraz zaczerwienię. Ale no właśnie, to jest ta rzecz, o której też dzisiaj miałam powiedzieć, że właśnie, że tak, jestem osobą LGBT, jak to ładnie się, jakby jest cały skrót, czyli osobą, która ma partnerkę, no i mam już dziewczynę, więc jak dostaję od Was zaproszenia, żeby pójść na spacer, że chciałabyście ze mną porozmawiać, ale nie w temacie, który jest związany z moją pracą, to ja takich zaproszeń nie przyjmuję. Więc to chciałam powiedzieć, rumieniąc, no tak, ja się zawstydziłam i Ty chyba też się zawstydziłaś, bo tu Jarka się uśmiecha, że ktoś się zawstydził, no ja się zawstydziłam. Pomimo tego, że jestem dorosłą kobietą, to wiecie, nieraz jeszcze się potrafi zawstydzić, mówiąc o takich rzeczach, nie? Czyli o rzeczach właśnie prywatnych, intymnych, bo to jest dla mnie prywatna rzecz. Dobra. Więc to chyba właściwie tyle, co Wam chciałam powiedzieć, nie? To są kilka tych rzeczy, to może jeszcze ostatnią z tych rzeczy, to moim takim dużym celem jest właśnie przede wszystkim to. Dziękuję. Super dużo szczęścia, Monika pisze. Dzięki bardzo, Monika. Więc moim takim dużym celem, który też codziennie sobie zapisuję, to jest właśnie to, żeby... Nie będę Wam o takich bardzo prywatnych rzeczach odnośnie domu, czy odnośnie właśnie mojej rodziny, tylko moim takim dużym celem, bardziej zawodowym właśnie jest to, żeby otworzyć fundację, żeby być w stanie właśnie mieć swoją książkę, mieć kilka takich programów, które właśnie, nad którymi teraz pracuję, żeby to były rzeczy, które pomagają Wam na co dzień w tym, żeby właśnie, żeby było więcej kobiet, które są silne, które są szczupłe, które są pewne siebie, żeby po prostu też nam, kobietom, było przez to, żeby dać Wam takie dodatkowe wsparcie, które widzę, że jest mega potrzebne, bo mnie to wsparcie też kiedyś było potrzebne, dalej jest potrzebne, dalej też mam przyjaciół, czy mentorki, czy mentorów, od których się uczę, więc też jest mi to potrzebne i też Wam tego daję. Więc dla mnie moim takim wielkim celem jest właśnie to, żeby w tym moim życiu założyć fundację, wydać kilka dobrych książek, żebyście Wy były w stanie też właśnie mieć coś po prostu na papierze, co możecie sobie wesprzeć, co Wam pomoże, żeby zrobić dla Was właśnie kilka jeszcze dobrych kursów. No i żebyśmy po prostu miały przez to więcej kobiet, które są silne, pewne siebie, które są szczupłe i które po prostu wymiatają, nie? W życiu. Więc to jest właściwie tyle, co Wam dzisiaj chciałam powiedzieć. Czyli to był podcast numer 167. Fitness dla zapracowanych kobiet. Serdecznie Wam też dziękuję. Ja jestem Ania Sośnierz, jestem online fitness coach. O, dzięki Daria, super jesteś. No to będziemy nad tym pracować. Więc wszystkie, czyli tam ponad 160 odcinków podcastu, które właśnie w dużych ilościach macie tam informacje odnośnie diety, treningu, nastawienia, mindfulness, tej skuteczności, to właśnie, moje drogie, możecie to wszystkie rzeczy właśnie tam znaleźć na Spotify, w Apple Podcast. A jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc indywidualnie, to warto jest wysłać mi wiadomość, najlepiej na Instagramie anna.sośnierz. No i dajcie mi znać też w wiadomości, kim jesteś, czym się zajmujesz i czy mogę Ci w jakikolwiek sposób pomóc. Dobra, to tyle na dzisiaj. Ja Wam życzę wspaniałego dnia, wspaniałego weekendu. Ślicznie dziękuję Daria, Anna, Irena, Elżbieta. Dzięki, skarbie. Później dzięki bardzo jeszcze właśnie Anna, Irena, Elżbieta, Nula, jest Ania, jest znowu Daria, jest Kasia, także serdecznie Wam bardzo dziękuję. Czy to był Instagram, jeżeli chodzi o TikToka, to bardzo dziękuję. Inner Job, dzięki bardzo za pozdrowienia i życzenia. Monika Jaszkowska, 1980. Także serdecznie dzięki. I tutaj jeszcze przecież na Facebooku Wam nie powiedziałam. Dzięki bardzo Asia za pozdrowienia i też życzenia i też ciepłe słowo odnośnie mojej fryzury. Dzięki Violeta, Halina, Ania, Justyna. Także serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie i pamiętajcie, jest Minkology. Też ślicznie dziękuję. Czekam na książkę. No ja też już zaczynam znowu. Wracam do pisania, już mam dobry plan na to, więc jak najbardziej będzie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dbajcie o siebie, kochana załogo. I to tyle. Dzięki. To był podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Cześć, załogo.